Witam Was serdecznie. Piątek, godzina 17. Za godzinę będę publikował kolejny film na kanale. Ale to jeszcze godzina czasu do tego momentu. Teraz zaczyna pracę domowa serowarnia. Jeden z moich ulubionych serów. Nie najłatwiejszy, ale bardzo wdzięczny, w sumie łatwy do wykonania przy zachowaniu pewnych zasad. A co najważniejsze, bardzo, bardzo trwały. Można go naprawdę długo przechowywać i pięknie dojrzewa. Także polecam serdecznie. Nie przejmujcie się tym rozmachem, który ja tutaj mam, bo tu jest 30-litrowy warnik, do którego wstawię 24-litrowy garnek. To naprawdę można zrobić w mniejszych ilościach i nawet na początku trzeba w mniejszych ilościach po to, żeby się nauczyć, żeby zrobić raz, drugi, trzeci, żeby wiedzieć, że się udaje, no bo jednak jak się zmarnuje większą ilość mleka, to po prostu szkoda. Tu podobno mam 25 litrów mleka, które jeszcze dzisiaj rano było w krówce, a teraz mam tutaj, więc myślę, że do tego gara uda mi się 24 to jest jego całkowita pojemność. 22, 23 może litry wleje. Reszta na pewno się jakoś zagospodaruje, bo na koniec dzisiejszego dnia no, to długo potrwa, bo cały proces w ogóle jest dość długi. Na filmie to Wam przyleci szybko, ale ja by się w serowara bawił, będę ładnych parę godzin. Ale finalnie zostanie mi całkiem sporo serwatki, do której doleję też trochę mleka, tego co mi zostanie i będę miał naprawdę spory zapas ricotty. Ale to później. Teraz pasteryzacja mleka. Czyli wleję do gara, ten garnek będzie wsadzony jeden w drugi po to, żeby mieć coś w rodzaju garnka z płaszczem wodnym, czyli garnka do gotowania mleka, po to, żeby nie przypalić. No i mniej trzeba pilnować w związku z tym. Łatwiej się tym operuje. Podgrzeję całość do 65 stopni i w tej temperaturze utrzymam przez 30 minut. Potem schłodzę do, i to już opowiem później, żeby teraz za dużo wiadomości na raz nie dawać. Podgrzewam do 65, 30 minut, studzę. Do zobaczenia za czas jakiś. Uzupełniam wodę w płaszczu wodnym. Pasteryzacja trwa 30 minut. Studzę w zlewozmywaku z zimną wodą do osiągnięcia 32 stopni Celsjusza. W międzyczasie przygotowuję około 2,5 g bakterii mezofilnych. Teraz garnek ponownie umieszczam w płaszczu wodnym. Bakterię rozsypuję po powierzchni i zostawiam na 2 minuty. A potem mieszam. Pozostawiam tak na 60 minut i pilnuję, żeby temperatura nie spadła poniżej 30 stopni Celsjusza. Rozpuszczam w wodzie 2,3 g chlorku wapnia i 1 g suchej podpuszczki. Oba roztwory trzeba dobrze wymieszać. Zaczynam od podpuszczki. Godzina minęła, ustalam temperaturę na 32 stopnie Celsjusza. Dodaję chlorek, mieszam. Teraz podpuszczkę i znowu mieszam, a na koniec zatrzymuję ruch mleka.
strzep powinien być gotowy po 30 minutach, ale trzeba to sprawdzić. Jak jest ok, zaczynam kroić. Najpierw w pionie i poziomie, a potem w kilku płaszczyznach skośnych. Łyżką cezakową wydobywam większe kawałki. Dalej można rozdrabniać taką miotełką, ale niedługo. Docelowa wielkość ziarna to mniej więcej ziarnko grochu. Po chwili wracam więc do cezakowej łyżki, a jak znajdę jeszcze grubsze kawałki, to rozdrabniam je nożem. Czas na suszenie ziarna. Podgrzewam bardzo powoli, jeden stopień na 3-4 minuty. Mój cel to 40 stopni Celsjusza. Cały czas delikatnie mieszam. Koniec suszenia. Tak teraz wygląda ziarno. Pozwalam, by ziarno opadło na dno. Zostawiam tak na 30 minut i utrzymuję temperaturę. Następny etap: odbieranie serwatki. Najpierw kubkiem. Szklanka dla mnie. Jak serwatki jest mniej, to wkładam sitko. Potem resztkę wybieram już łyżką wazową. Przekładam masę serową do mniejszego garnka. Dalsza obróbka, czyli czedaryzacja, odbędzie się w nim. Najpierw podnoszę poziom wody. Utrzymuję ser w temperaturze 45 stopni przez 10 minut. W międzyczasie zajmuję się serwatką. Kolejny etap. Kroję ser na trzy części. Składam jedną na drugą i odbieram serwatkę. Pozostawiam na kolejne 10 minut. W tej temperaturze obniża się pH, kawałki się scalają oraz powiększa się objętość sera.
Kolejny etap, znowu obracam ser i wybieram serwatkę. Powtarzam czynności. Serwatka się w międzyczasie podgrzała do 90 stopni. Dodaję 100 ml octu winnego. Widać, że pojawiają się drobiny sera. Po kilku minutach jest już go porządny kożuch na powierzchni, który trzeba zebrać. Wracam do sera. Koniec cheddaryzacji. Kroję ser w kostkę. Dosypuję 3 łyżki soli różowej. Po każdej łyżce mieszam. Wkładam ser w formy i wstępnie dociskam. Czas na prasowanie. Muszę kombinować, bo wtedy jeszcze nie miałem porządnej prasy. Nacisk 8 kg, 1 godzina. Warnik i garnek stabilizują prasę. Drugi etap prasowania. Wracam z ser w formach. Przygotowuję nacisk 18-20 kg na 18 godzin. Zaryzykuję i wkładam ser do formy bez chusty. Przekrywam tylko z wierzchu.
Następnego dnia koniec prasowania. Wkładają serwę z chusty, więc są trudności z wyjęciem. Okrawam nierówności i je zjadam. Są pyszne. Ser znoszę do chłodnej spiżarni, 8-12 stopni i wilgotność nie mniejsza niż 60%. Często obracam, aż zrobi się żółta skórka. Następnie 2-3 razy maluję powłoką ochronną. Czas na dojrzewanie. Minimum 3 miesiące, optimum rok. Na serowarskie dzieła warto czekać. Zapewniam. Sery mają to do siebie, że mają wielką różnorodność. Są takie, które można jeść następnego dnia. Są takie, które wymuszają od nas jakiś tam okres dojrzewania. Cheddar jest o tyle wdzięczny, że w zasadzie można by go było jeść na świeżo, chociaż tego się nie zaleca. Ale już taka kostka posolona, jak widzieliście wcześniej, jak ją przed formowaniem jeszcze, już jest naprawdę bardzo smaczna i można ją jeść. Ale kilka miesięcy dla takiego kawałka to jest standard. To, że cheddar może leżeć lata, to jest norma. Ja się doczekałem swojego chyba kiedyś 3-letniego cheddara. Mój przyjaciel Żelo się doczekał grubo ponad 10-letniego własnej roboty, więc to są sery, które w odpowiednich warunkach naprawdę długo wytrwają. Ta wersja, bo cheddar ma wiele, wiele różnych wcieleń, wiele wersji. Ta wersja właśnie kostkowa, z tą strukturą kostki, nawet ze staraniem się o to, żeby ta struktura była bardziej widoczna, to jest moja ulubiona. Ja lubię właśnie tą kostkę w tym serze. No ale dość gadania, trzeba zajrzeć do środka. No to ma zaledwie kilka miesięcy. Tak jak wspominałem chyba wcześniej, minimum 3, ale to spokojnie. Taka kostka, optymalny czas dojrzewania, taki krążek. Optymalny czas dojrzewania to jest około roku. Zajrzyjmy do środka. Jak to kroić? Tak czy tak? Przekroimy na razie w ten sposób. Zobaczcie. Uwielbiam ten zapach. Oj tak. Pycha. Bardzo dobry serek
No ewidentnie przekąskowy. Nikt nie zabroni nam tego kłaść na kanapkę. Ale to jest serek taki, żeby położyć go na talerz i konsumować samodzielnie. Jest zbyt dobry, żeby go podawać w inny sposób, chociaż z domowym chlebkiem, który też jest bardzo dobry. Czemu nie? Czemu nie? Pychotka. Ważne jest to, żeby potem już czasem w ramach własnych doświadczeń dobrać poziom solenia, bo tutaj się ten ser soli bezpośrednio. Ta sól nie zostaje cała w serze. Ona jeszcze powoduje to, że się serwatka z tego sera uwalnia i część tej soli razem z tą serwatką odpływa. Więc z czasem, z wieloma tam wykonaniami należy dopasować do siebie poziom słoności takiego sera. Dla mnie to jest dobre. Nie za słony, ale tą sól czuć. Nawet, żebym powiedział, jakby troszeczkę było więcej, to by też nie szkodziło, ale jak jest za dużo soli, to ten smak sera się gdzieś tam zatraca. A tego się nie powinno tracić. To jest za dobre. Za ładnie pachnie i za dobrze smakuje. Jak się podobało? Dajcie łapkę w górę. Zdecydujcie się na najprostsze działania serowarskie, na ser koryciński, na ricottę, na inne proste serki, chociażby caciotta. Te wszystkie filmy są na kanale, możecie zobaczyć. To Was doprowadzi do takiego momentu, że będziecie robili porządne, długo dojrzewające sery we własnej domowej serowarni. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.